Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Spotykamy się w przeddzień niesłychanie ważnych wydarzeń na świecie, które mogą przesądzić o przyszłości Europy, a być może i naszej części tylko Europy, a może i wielu innych regionów świata. Przeddzień spotkania Joe Biden, Władimir Putin. Już sam fakt tego spotkania bardzo, bardzo zwiększa rolę Władimira Putina. No ale takie mamy realia, od kiedy rządzi prezydent Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy fragmentu. Eksperci polityki zagranicznej twierdzą, że w razie rosyjskiej inwazji należy przekształcić z rotacyjnej w stałą obecność wojsk NATO w regionie Morza Czarnego i krajów bałtyckich, czy przekonać Niemcy do zablokowania gazociągu Nord Stream 2 oraz dostarczyć potrzebne szkolenia i sprzęt wojskowy ukraińskiej armii, takie jak pociski przeciwpancerne Javelin, radary Ku-36, przeciwlotnicze pociski Stinger, bez względu na to, czy atak nastąpi, czy nie. Jak twierdzą eksperci, w trakcie możliwej agresji Rosji należy również uzgodnić w porozumieniu z Unią Europejską listę rozległych i dotkliwych sankcji, które zostaną wprowadzone natychmiast po ewentualnym ataku. Sygnatariusze oświadczenia twierdzą również, że USA, Unia Europejska oraz inne kraje NATO razem z Ukrainą powinny przygotować wspólne plany postępowania w razie wystąpienia kryzysu humanitarnego podczas potencjalnej rosyjskiej inwazji. Ich dokument ukazuje się na tydzień przed kolejnym spotkaniem Joe Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, zaplanowanym na 10 stycznia. Na tydzień się dokument ukazał, ale spotkanie już jutro, czyli dokument jest sprzed 6 dni dokładnie i jest dobrym przygotowaniem, wezwaniem chyba tej rozsądnej części sił związanych z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych do twardej postawy. A będziemy o tym rozmawiać w towarzystwie Ryszarda Czarneckiego, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Witam panie doktorze, witam państwa. Eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości i senatora Marcina Libickiego, Koalicja Polska. Ja mam Filipa Libickiego. Marcin to mój ojciec, którego pozdrawiam, a ja mam na imię Jan Filip. Boże, znowu ta pomyłka, ale to dlatego, nie szkodzi, że znam pana ojca. Panie senatorze, to może zacznijmy od pana. Pan też jest Amerykanistą, każdy żywo się interesuje polityką międzynarodową. No chyba już pora zacząć żałować, że rok temu Trump przegrał wybory, bo bez względu na to, co się jutro zdarzy, to do takich sytuacji by nie doszło za Trumpa. Ja wczoraj napisałem, znaczy to jest dłuższa historia, do Trumpa dojdę. Przede wszystkim wydaje mi się, że samo to spotkanie jest niepokojące. Dlatego, że gdyby nie było o czym rozmawiać, to do takiego spotkania by nie doszło. A postawa, której my byśmy oczekiwali wobec potencjalnej i być może prawdopodobnej agresji Rosji na Ukrainę ze strony Stanów Zjednoczonych, my byśmy oczekiwali, ja bym oczekiwał, że w rozmowie telefonicznej prezydent Biden powie: jedyne, co mam ci do powiedzenia, Władimirze Władimirowiczu, to jest to, że jeśli to zrobisz, to dotkną cię sankcje, o jakich sobie nie jesteś w stanie nawet pomyśleć. Jeśli zamiast takiej rozmowy odbywa się jakieś spotkanie i to na neutralnym gruncie, to znaczy, że jest jakaś materia do rozmowy, materia do negocjacji. I to jest oczywiście sygnał bardzo niedobry, bo ja tutaj, ja nie jestem jak Prawo i Sprawiedliwość bezkrytycznym wielbicielem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale to, co powiedział w 2008 roku w Tbilisi, było rzeczą absolutnie proroczą. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem może i czas na mój kraj, na Polskę. No i właśnie zabiera się za Ukrainę Władimir Putin, czy sugeruje, że chciałby się zabrać. A każde ustępstwo, a ta rozmowa w Genewie jest tym ustępstwem, że tak powiem, jest czymś, co zwykle Rosjan zachęca do uczynienia jeszcze kolejnego kroku, czyli działania według tego scenariusza. I to, co było też niepokojące, to jest to, że wczoraj Departament Stanu musiał prostować, iż nie jest prawdą, jakoby zgodził się na wycofanie amerykańskich wojsk z Polski. No zwykle, jak nie ma ziarna prawdy w jakiejś sytuacji, to prostować nie trzeba. To są bardzo niepokojące sygnały.
I rzeczywiście, jak to wczoraj napisałem w mediach społecznościowych, jeszcze 2-3 takie dementi i będziemy żałować, że tak powiem, prezydenta Trumpa. Ja bym żałował. Na razie nie żałuję, bo ja uważałem, że prezydent Trump jako człowiek wywodzący się z biznesu mógłby mieć taką, poza ekstrawagancją, która też była czasem trudna do zniesienia, mógłby mieć takie podejście do polityki, jakie ma często wielu ludzi wywodzących się wcześniej z biznesu, takie handlowe, a polityka nie jest takim czystym handlem w wymiarze biznesowym, do którego byli biznesmeni w polityce mają skłonność. I wreszcie rzecz ostatnia. Ja myślę, że w związku z tym wszystkim jest istotna dyskusja w Polsce o rozbudowie polskiej armii, ale rozbudowie polskiej armii w sposób przemyślany. I nie odnoszę się tutaj do tego, co prezentował wicepremier Kaczyński. Odnoszę się raczej do tego, co w ramach Instytutu Strategy and Future zrobił Jacek Bartosiak razem ze swoim zespołem. Ja nie twierdzę, że tam są prawdy objawione, ale to jest ciekawy materiał do dyskusji. Warto by było, żebyśmy w Polsce taką publiczną dyskusję odbyli. No, na pewno dyskusja na temat rozwoju armii jest bardzo potrzebna. Problem polega na tym, że do tej pory dyskutowano, czy armię w ogóle rozbudowywać, bo pamiętamy, Donald Tusk powiedział, że Polska nie potrzebuje dużej armii. Przypominam słynny program Moniki Olejnik, ponieważ nic nam nie grozi. To było kilka miesięcy przed atakiem na Ukrainę. Ryszard Czarnecki, czy no, w tej chwili ta sytuacja jest na tyle groźna, że rzeczywiście Polska może być ofiarą nowej Jałty, a Ukraina nowego Monachium? Czy jednak piłka jest w grze i te odgłosy z tych kręgów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych mogą zatrzymać Bidena przed kolejnymi głupstwami? To się dzieje. Niestety moja teza, którą przedstawiłem na Magazyn Polski Codziennie rok temu, że zakończył się okres międzynarodowej koniunktury dla Polski, ona się potwierdza. Po pierwsze dlatego, że Joseph Robinette Biden wszedł we własne buty, gdy był wiceprezydentem za pierwszej kadencji duetu Obama-Biden, doszło do tego wspólnego resetu relacji z Rosją, gdzie za cenę neutralności Rosji w kwestiach takich jak Iran, Afganistan czy Bliski Wschód, konkretnie chodziło o Palestynę, no, oddano Kremlowi sprawy dotyczące polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, czy szerzej w całym obszarze postsowieckim. Oczywiście w drugiej kadencji Obama zrozumiał, że to błąd i się z tego wycofał i mocno wsparł Ukrainę, no, ale płaciliśmy przez lata cenę za ten reset. Teraz już to tak zwany mały reset, tak to określam, żeby było jasne. Ja sam tezę, która może nie jest popularna w moim obozie politycznym, ale powiem wprost, uważam, że to, co dzieje się wokół Ukrainy, jest pewną zasłoną dymną dla Kremla, który od początku bardzo mocno inwestuje w relacje z Bidenem, stąd szczyt w Genewie. Zgodę z panem redaktorem, sam fakt szczytu, czy w Genewie, czy dwóch rozmów telefonicznych w grudniu, w tym dwugodzinnej rozmowy 30 grudnia, Biden-Putin, to już jest coś, co Putina podnosi do rangi tego playmakera globalnego, rozgrywającego. I tak naprawdę o co Rosji chodzi? Rosji nie chodzi o to, żeby kawałek Ukrainy jeszcze dodatkowy odkroić, czy nawet ją w całości kontrolować. Rosji chodzi o stworzenie nowego rozdania geopolitycznego w Europie. Wydaje się Biden do tego skłonny. Niestety, to byłoby dla Polski dramatyczne. Co nam grozi? To jest moja teza, finlandyzacja Polski. To jest, o to się toczy gra, żeby tego nie było. Mamy do czynienia z sytuacją również, gdzie Biden jest najbardziej proniemieckim prezydentem USA od czasów George'a Walkera Busha, Busha juniora. Jak widać tutaj ta proniemieckość nie decyduje się o to, że to się demokratą czy republikaninem.
w Ameryce, a to oznacza też dla nas bardzo niebezpieczne możliwość tolerowania przez Amerykanów porozumienia rosyjsko-niemieckiego, przykład Nord Streamu. Jeżeli teraz na szczęście w przyszłym tygodniu, 12 stycznia, będą w kongresie głosowana kwestia sankcji wobec firm, które biorą udział w Nord Streamie, to tylko dlatego, że demokraci zawarli deal z republikanami, republikanie za cenę zgody na nominację 30 ambasadorów od Bidena, w tym Majka Brzezińskiego w Polsce, wywalczyli to, że z kolei demokraci zaakceptują sankcje przeciwko firmom tworzącym, pracujących wokół tworzenia, budowy funkcjonowania Nord Streamu. Sytuacja jest bardzo poważna. Jeżeli Rosja, uważam, nie chce atakować Ukrainy, z tego wcale nie ma tego w planie, ten dym jest po to, żeby odwrócić uwagę od tego dealu, który w tej chwili się dzieje między Moskwą a Waszyngtonem, bardzo dla nas niebezpiecznego. W moim przekonaniu to pokazuje, jak bardzo się sytuacja pogorszyła po odejściu Trumpa, któremu także Biden, demokraci zarzucali, że jest prorosyjski, a okazało się, że realnie prorosyjski jest obóz, który w tej chwili jest Białym Domem. Tej wizycie towarzyszy jedno niezwykłe wydarzenie. Pewien rodzaj buntu czy rewolucji w Kazachstanie. Zobaczmy materiał. Prezydent Kazachstanu we wczorajszym wystąpieniu wyraził się jasno. Nie będzie dalszych rozmów z protestującymi. Wydałem wojsku rozkaz strzelania bez ostrzeżenia. Jaki jest sens negocjacji z przestępcami i mordercami? W środę władze Kazachstanu zwróciły się o pomoc do organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, w której skład wchodzi część państw dawnego Związku Sowieckiego. W czwartek do Kazachstanu przybyły pierwsze oddziały sojuszu. Łącznie wsparcie ma liczyć 2,5 tysiąca żołnierzy, pochodzących głównie z Rosji. Sytuacji z niepokojem przyglądają się przywódcy zachodni. Myślę, że władze Kazachstanu są w stanie odpowiednio poradzić sobie z protestami, zachowując prawo i porządek. Nie jest więc jasne, dlaczego odczuwają potrzebę jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. Staramy się dowiedzieć więcej na ten temat. Historia pokazuje, że kiedy Rosjanie raz wejdą do twojego domu, czasem bardzo trudno jest się ich pozbyć. Na czele tzw. sił pokojowych stanie generał Andriej Sierdiukow. Według ustaleń ukraińskich władz w 2014 roku kierował on działaniami wojsk rosyjskich podczas aneksji Krymu oraz nadzorował działania na wschodzie Ukrainy. Miał używać kryptonimu Sedow. Od 2016 roku jest dowódcą rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych, których żołnierze wchodzą w skład oddziału wysłanego do Kazachstanu. Dominik Gajda, Telewizja Republika. Teraz zaczniemy od Ryszarda Czarneckiego. Pan jest stałym bywalcem Kazachstanu, w Kazachstanie. Zna pan dobrze tamtejsze warunki. O co tam chodzi tak naprawdę? Kto się zbuntował i kto gra? Bo dla jednych jest to duży zanierąg Rosji, ale dla innych to jest właśnie poszerzenie wpływów Rosji na Kazachstan, który wykazywał pewne ślady neutralności. Rzeczywiście byłem w Kazachstanie 11 razy w ciągu niespełna 3 dekad. Ostatni raz na początku grudnia. Powiem w ten sposób. Kazachstan starał się lawirować między swoimi dwoma wielkimi sąsiadami, czyli Chinami i Rosją. Otwierał się wyraźnie na zachód, na zachodnie inwestycje, zachodnie wpływy gospodarcze, a też podejmując parę razy, o czym się może mało mówi, różne inicjatywy międzynarodowe, także pokojowe w obszarze Eurazji, szeroko rozumianej. Przypomnę, że Kazachstan, o czymś teraz chyba nie pamięta, de facto wsparł Ukrainę po roku 2014, oferując różne produkty Ukrainie w czasie zaraz po rosyjskiej inwazji. Nie uznał oczywiście aneksji Krymu i było wyraźnie widać, że dla wtedy jeszcze Astany, a dziś dla Nur-Sultan,
pod taką nazwą nosi stolica Kazachstanu, no nie było w smak poszerzenie połów rosyjskich. I Kazachstan starał się oczywiście, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, starał się powoli uniezależniać od Federacji Rosyjskiej. Stąd na przykład, ja pamiętam, jak byłem pierwszy raz w Kazachstanie jako wiceminister kultury i sztuki, tam wszyscy wiceministrowie w rządzie byli Rosjanami. Minister był Kazachem, a wiceminister Rosjaninem. Tak jak w czasach komunistycznej partii, kiedy pierwszy sekretarz był z Kazachstanu, a jego zastępca był oczywiście Rosjaninem, który kontrolował. Tego teraz nie ma. To nastąpiła pewna kazachizacja, wyparcie Rosji. No i to, co się w tej chwili dzieje, oznacza niestety zwiększenie wpływów Rosji. A uwaga, te oddziały OBWE wchodzą w momencie, kiedy Polska od 1 stycznia pełni roczną prezydencję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, druga z historii. Po raz pierwszy po 23 latach, co dodaje temu specyficzny smaczek. Natomiast charakterystyczna jest to rozmowa stanu USA Blinkena ze swoim odpowiednikiem w Kazachstanie i prezydentem tego państwa. Mianowicie no, w interesie Zachodu jest to, żeby tam sytuacja się ustabilizowała. A tak naprawdę, co do tych demonstracji, to jak są demonstracje na Zachodzie, to zwykle jak są ofiary, to głównie są po stronie demonstrantów. No tam w niektórych miastach 3/4 ofiar to byli policjanci, co świadczy o skali przemocy w drugą stronę. Znaczy oczywiście no, przemoc rodzi przemoc, to jest jasne. Jednym słowem, wydaje mi się, że konkluzja, że nieszczęście nastąpiło kilka miesięcy temu, kiedy Rosjanie w taki sposób, w taki stylu wycofali się z Afganistanu. Afganistanu, który sąsiaduje z Azją Centralną, a niektórzy eksperci są jej częścią. Wtedy Rosja poczuła krew i zaczęła bardzo mocno starać się odzyskiwać wpływy w tym regionie, no, bądź co bądź na terenie dawnych republik Związku Azjatyckich, Republik Związku Sowieckiego. I mamy tutaj do czynienia z sytuacją pewnej rosyjskiej recydywy, gdy chodzi o wpływy tam, co oczywiście dla nas jest też rzeczą bardzo niebezpieczną. Poproszę za chwilę pana senatora o wypowiedź, ale najpierw krótka przerwa i będziemy rozmawiać dalej o Kazachstanie, a potem już o Polskim Ładzie.